Czy masturbacja obniża poziom testosteronu? W internecie od dawien dawna jest sporo dyskusji na temat masturbacji. Bardziej chodzi o to, czy unikanie masturbacji prowadzi do zwiększenia poziomu testosteronu. W tym materiale poruszymy ten temat i rozwijemy wszelkie wątpliwości. Dlatego zapraszam. Zanim zaczniemy, koniecznie zostaw subskrypcję, łapkę w górę, a my lecimy z tematem. Masturbacja wbrew temu co się nieraz mówi, jest naturalnym zachowaniem człowieka. Od dawna narosło wiele mitów w tym temacie, przez co człowiek może się już w tym wszystkim pogubić. W szczególności nas, ludzi trenujących, interesuje kontekst jej wpływu na poziom testosteronu, hormonu mającego Kluczowe znaczenie dla męskiej fizjologii. Wielu ludzi wierzy, że masturbacja ma bezpośredni wpływ na poziomy tego hormonu. Przekonania te są różne i często sprzeczne same ze sobą. Spróbujmy zatem rozwiązać najczęściej powtarzane mity. Mit numer jeden. Masturbacja prowadzi do stałego obniżenia poziomu testosteronu. Ten mit ma swoje korzenie w dawnych przekonaniach, że utrata nasienia prowadzi do osłabiania męskości. W wielu kulturach uważano, że nasienie jest esencją męskiej energii i siły, a jego marnowanie prowadzi do osłabienia. Współczesne badania jednak nie potwierdzają tej tezy, chociaż po orgazmie można zaobserwować na chwilę obniżony poziom testosteronu, natomiast nie jest to. Na dłuższą metę. Nie ma to tak naprawdę żadnego wpływu na długoterminowe wytwarzanie tego hormonu, a to jest najbardziej kluczowe. W ciągu dnia nasze hormony różnią się zależnie od pory dnia czy tego co robimy. Na przykład rano mamy wysoki kortyzol i nie oznacza to, że będzie to powodować nerwice, depresję czy inne zaburzenia psychiczne i jest to chwilowy wyrzut. Mit numer dwa. Abstynencja od masturbacji prowadzi do wzrostu testosteronu. Często spotykany mit, który wynika z badań, które wykazały wzrost poziomu testosteronu po kilku dniach abstynencji, ale jak to jest naprawdę? Ważne jest przede wszystkim zrozumienie kontekstu tych badań. Wzrost ten jest. Chwil i po pewnym czasie poziom hormonu wraca do normy. Długotrwała abstynencja nie prowadzi do trwałego podwyższenia poziomu testosteronu. Pamiętajmy, że fluktuacje hormonalne są każdego dnia nie oznaczają tego, że będzie wpływ to miało na sylwetkę. Załóżmy, nie będzie się masturbował, będzie chwilowy wzrost testosteronu i spowoduje to, że będzie budował więcej mięśni i palił lepiej tłuszcz. Mit numer 3. Masturbacja osłabia i zużywa mężczyzn. To przekonanie wynika częściowo z pierwszego mitu oraz z obaw dotyczących straty energii w wyniku ejakulacji. W rzeczywistości nasienie jest wytwarzane przez męski organizm nieustannie, a jego jego produkcja nie wpływa w znaczący sposób na poziom energii czy siłę. Mid numer 4. Regularna masturbacja hamuje wzrost masy mięśniowej. Ten mit jest powiązany z przekonaniem o wpływie masturbacji na testosteron, który jest kluczowym hormonem w procesie budowania mięśni. Chociaż testosteron odgrywa ważną rolę w kształtowaniu męskiej sylwetki, nie ma naukowych dowodów na to, że masturbacja wpływa negatywnie na zdolność do budowania masy mięśniowej. Co zatem mówią badania naukowe? Jedno z najczęściej cytowanych badań na ten temat pochodzi z 2003 roku. Badanie wykazało, że po 3 dniowej abstynencji od ejakulacji u mężczyzn następuje znaczący wzrost poziomu testosteronu. Jednak ten wzrost nie trwał długo. Po pewnym czasie poziom testosteronu zaczynał wracać do normy, niezależnie od tego, czy mężczyźni kontynuowali abstynencję, czy nie. Jak wspomniałem wcześniej, chwilowe podniesienie czy obniżenie jakiegokolwiek hormonu nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o długoterminowość. Kolejny aspekt to wpływ masturbacji na długotrwały wzrost testosteronu. Tutaj praktycznie to samo co poruszyłem w punkcie wyżej. Wielu ludzi mylnie zakłada, że krótkotrwałe fluktuacje poziomu testosteronu oznaczają długotrwałe zmiany. Jednak badania naukowe pokazują, że jeżeli chodzi o efekt długoterminowy, to regularna masturbacja nie powoduje obniżenia testosteronu, stronu, ale również nie powoduje jego wzrostu. Inne badania skupiały się na tym, jak masturbacja wpływa na reaktywność testosteronu na różne bodźce. Jedno z takich badań opublikowane w 2001 roku sugeruje, że mężczyźni, którzy regularnie się masturbują, mogą mieć mniejszą reaktywność testosteronu na pewne bodźce seksualne. Jest to jakaś przesłanka, natomiast potrzebujemy jeszcze więcej badań, aby być pewni w tym temacie. Osobiście uważam, że bardziej chodzi tutaj o masturbację w trakcie oglądania filmów dla dorosłych. Wiele osób może to zdziwić, dziwić, ale jest ogromna różnica między samą masturbacją a masturbacją podczas oglądania tychże filmów. I ostatnia sprawa Masturbacja, a inne hormony. Chociaż wiele badań skupia się na wpływie masturbacji na testosteron, to warto tutaj poruszyć temat prolaktyny. Po orgazmie mamy dość znaczny wzrost poziomu prolaktyny, co wiele osób może mówić, że będzie powodowało zmęczenie, senność i brak energii do życia. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ten chwilowy wzrost nie ma wpływu tak naprawdę na nasze życie, ponieważ do 15-20 minut poziom prolaktyny się normuje. Jest to chwilowe tak naprawdę, żeby już po stosunku nie robić drugiego, i można powiedzieć, że tak, nasz organizm jest zaprojektowany i chwilowe podniesienie hormonu typu prolaktyny. Która teoretycznie też mogłaby obniżać testosteron, tak krótkim chwilowym podniesieniu nie znaczy nic. Dlaczego zatem niektórzy ludzie czują, że masturbacja wpływa na ich życie negatywnie, że czują się zmęczeni i nie mają energii? Przede wszystkim fizjologia i hormony. Po orgazmie w organizmie mężczyzny dochodzi do wydzielania prolaktyny, jak mówiłem wcześniej, hormonu odpowiedzialnego m.in. za uczucie satysfakcji. Wysoki poziom prolaktyny może prowadzić do uczucia senności i wyczerpania, dlatego niektórzy ludzie mogą odczuwać chwilowe zmęczenie po masturbacji. Warto jednak podkreślić jeszcze raz, że to uczucie jest przejściowe i nie wpływa na ogólną energię w w okresie czasu. Numer dwa kulturowe i religijne przekonania. W wielu kulturach i religiach masturbacja była i nadal jest potępiana. Uważano ją za grzech. Osoby wychowane w takim środowisku mogą czuć się źle, odczuwać poczucie winy i to może przekładać się pośrednio na obniżenie satysfakcji życiowej, poziomu energii i nastroju. Dlatego tutaj sama masturbacja w sobie tego nie powoduje, ale jeżeli będziemy podchodzić do tego w ten sposób, że będziemy odczuwali poczucie winy, w takim środowisku jesteśmy wychowani i jest dla nas to złe, odczuwamy to jako coś złego, wtedy może w konsekwencji prowadzić to do tego, że nie będziemy mieli chęci do życia, ale powodem nie jest masturbacja, tylko nasze przekonanie. Numer 3. psychologiczne skutki masturbacji. Związane z punktem drugi, uczucie winy po masturbacji może prowadzić do obniżonego nastroju, braku motywacji czy ogólnego uczucia apatii. Nie jest to bezpośredni efekt, jak mówiłem wcześniej, fizjologiczny masturbacji, ale raczej psychologiczna reakcja na nią wynikająca z wewnętrznych konfliktów i przekonań. No i punkt ostatni, efekt placebo i spełniająca się przepowiednia. Jeśli ktoś mocno wierzy, że masturbacja obniży jego poziom testosteronu i nie będzie miał energii, to jest większa szansa, że tak naprawdę to się stanie. Ludzki umysł jest potężnym narzędziem i to, w co wierzymy, naprawdę może się przełożyć mocno na nasze życie, nawet jeżeli fizjologia jest troszeczkę inna. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzu, o czym byście chcieli, abym nagrał. Koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. Pozdrawiam i do następnego.